Cześć kochani, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj przygotowałam dla Was haul kosmetyczny, ponieważ w ostatnim czasie bardzo dużo rzeczy kupiłam w Hebe oraz parę perełek wpadło też z Douglasa. Zacznijmy od Douglasa, bo tutaj znajduje się mniej rzeczy. I co my tu mamy? Przede wszystkim zakupiłam Eosa truskawkowego. W moje ręce wpadł również suchy szampon, tego jeszcze nie używałam, ma on na celu zwiększyć objętość naszych włosów. Używałam go dzisiaj, myślę, że jak najbardziej się sprawdza, zobaczymy jak będzie z dalszym użytkowaniem. Następnie zakupiłam za 6 zł maskę, która ma za zadanie głęboko oczyścić nasze pory. Jeszcze jej nie stosowałam, ale pewnie na moim Snapchacie powiem Wam kilka słów o tym, jak ją użyję i jakie jest moje zdanie na jej temat. Peruką ostatniego czasu, którą zakupiłam w Douglasie, jest cień do powiek w odcieniu takiego pudrowego ruszu. Mam go na sobie. Dam za niego 19 zł, wcześniej kosztowało 39, więc myślę, że to była dobra okazja. Dzisiaj nakładając ten cień do powiek po raz pierwszy, bo zakupiłam go wczoraj, mogę stwierdzić, że bardzo dobrze się nakłada i jest trwały. Przejdźmy teraz do nieco cięższej i większej torby, a mianowicie ze sklepu Hebe. Więc nie przedłużając, zacznijmy może od szamponów. Jak wiecie, z ostatniego czasu używałam szamponów z Eveline'a, jednakże ostatnio kupiłam z Pantene, wróciłam do niego, kupiłam na gęste i mocne włosy. Myślę, że z powrotem ten produkt się ze mną zaprzyjaźni. Zakupiłam również maskę do włosów o pojemności 500 ml z L'Oreala. Jest to Absolute Repair Lipidium. Jestem z tej maski zawsze zadowolona, mimo tego, że jest droga. Muszę Wam powiedzieć, że jej cena jest naprawdę warta tego, jaki efekt możecie uzyskać. Jest ona dosyć gęsta. Przejdźmy teraz troszeczkę niżej do naszych oczu. Zakupiłam ostatnio kolagenową maseczkę pod oczy. Dałam za nią bodajże chyba 10 zł. Jest tutaj 30 płatków. Na razie ją stosuję od niedawna, od kilku dni, więc nie widzę efektów, ale jej zadanie to nawilżenie naszej skóry pod oczami. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Jeśli posiadacie kartę w Hebe, możecie zauważyć, że czasem są promocje dla stałych klientów i ostatnio napotkałam się właśnie na promocję, że było minus 40% na wszystkie produkty z Oilana, więc skorzystałam z tej promocji i kupiłam sobie moje ulubione kremy do twarzy. Jest to krem do cery suchej, odwodnionej i wrażliwej oraz do cery skłonnej do podrażnień wymagającej regeneracji. Mimo że te kremy do twarzy kosztują powyżej 20 zł, myślę, że warto je kupić i używać, bo rzeczywiście nawilżają naszą skórę twarzy. Przechodząc przez Hebe, również minus 40% dla klientów zobaczyłam na produkty z Bioderme. W związku z tym zakupiłam płyn micelarny do demakijażu, do skóry wrażliwej. Jest on o dużej pojemności, jest to 500 ml, więc ten produkt starczy mi na długo. Zakupiłam również z Rexony kulkę pod pachę Invisible Black and White. Jestem z niej zadowolona, ponieważ ma delikatny zapach, a takiego szukałam. Moją półkę z kosmetykami również uzupełniłam o kremy nawilżające do dłoni i kupiłam oczywiście z firmy Eveline SOS oraz ten z olejkiem argonowym. Obydwa są moimi ulubieńcami, jeśli chodzi o głębokie nawilżanie skóry dłoni, ponieważ mają gęstą konsystencję, przez co długo utrzymują się i tworzą taką maskę ochronną na naszych dłoniach, więc te produkty oczywiście są jak najbardziej na tak moimi ulubieńcami, jeśli chodzi o nawilżenie skóry dłoni. Kochani, to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie znać koniecznie na dole w komentarzach, jakie Wy w ostatnim czasie kupiliście kosmetyki, jak uzupełniliście swoją kosmetyczkę na wiosnę, ponieważ się zbliża. Ja już mam słoneczko za oknem, z czego jestem bardzo zadowolona. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się w następnym odcinku. Buziaki, pa pa!